Także witamy wszystkich na naszej kolejnej prelekcji. Dzisiaj będzie o skarbach. Skarby każdy lubi, a o tych skarbach typowo takich wczesnośredniowiecznych opowie nam kustosz Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, działu numizmatycznego Piotr Kabrzyk. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Oczywiście bardzo miło będzie opowiedzieć Państwu o wczesnośredniowiecznych skarbach terenów Polski Środkowej, no czyli tak w granicach powiedzmy dawnej ziemi Kłęcicko-Sieradzkiej. No cóż to są nowe skarby? No, skarby są tu najczęściej jakieś ukryte kosztowności, tak sobie wyobrażamy. To tymczasem we wczesnym średniowieczu w skład skarbów wchodziły zarówno ozdoby, srebrne ozdoby, jak i monety i fragmenty, a także tak zwane placki srebrne. Zresztą wszystko Państwu pokażę. Jak wygląda taki przeciętny skarb? Często była to taka niewielka grupa porozcinanych na mniejsze fragmenty denarów. Już wszystko były właściwie denary. Denarów pochodzących z różnych krajów na terenie państwa piastowskiego obiegały oczywiście nie tylko monety piastowskie, których była niewielka liczba, ale przede wszystkim początkowo monety arabskie, a następnie w zdecydowanej większości monety cesarstwa niemieckiego z różnych mennic. No także z domieszką oczywiście kilku innych, które także przedstawię pokrótce. No i moneta arabska mniej więcej to wyglądało w ten sposób. Najczęściej występują u nas monety dynastii Abbasydów. Pojawiają się one gdzieś w okolicach 980 roku. Oczywiście wybijane są odpowiednio wcześniej, docierają do nas z dużym opóźnieniem. Tu widzimy taki przykład denara, który został połamany na mniejsze fragmenty, gdyż jego rzeczywista wartość wtedy była bardzo duża. To są monety, które ważyły kilka gramów. A tymczasem jak wyliczono trofa, czyli to dzienne zapotrzebowanie człowieka na wyżywienie, obejmowało około 0,2 grama srebra. Więc łatwo sobie policzyć, że taki 4-5 gramowa moneta mogła wystarczyć na bardzo długi czas utrzymania się. Moneta niemiecka, jak wspomniałem, to są monety różnych mennic. Mamy mennicę kolońską, tu także mennicę to jest czasy cesarza Henryka II, tego, który prowadził wojnę z Bolesławem Chorobrym. Tu mamy monetę z terenów Fryzji. One docierały nas oczywiście różną drogą, od północy poprzez Pomorze, ale także przez tereny Słowian Połabskich, bezpośrednio do Wielkopolski. No były to drogi oczywiście to zamiennie, w różnym momencie różne nasilenie było napływu tych monet, jednakże no, można powiedzieć, że na początku XI wieku w zdecydowanej większości były to monety niemieckie, te, które znajdują się w skarbach. Ale oprócz tego pojawiała się także moneta czeska, tutaj widzimy denar księcia Brzytysława I. Jest to ten książę, który zachował się tak niesławnie w naszej pamięci, najechał w 1038 bądź w 1039 roku Polskę, obrabował Gniezno, zniszczył w ogóle Wielkopolskę, wywiózł zwłoki świętego Wojciecha do Pragi. No i oczywiście nie przeszkadzało to w niczym, jeśli chodzi o obieg tej monety na terenach polskich. Była także moneta anglosaska, która napływała z Anglii poprzez Skandynawię jako trybut, który Anglia musiała płacić Duńczykom i no, między innymi monety głównie Etelreda II, także jego następcy Kanuta. To są takie najczęściej spotykane w tych znaleziskach. No jest także moneta węgierska. Tutaj mam monetę Stefana I Świętego. To jest pierwsza taka historyczna moneta węgierska. Ona też występuje w dość dużych ilościach, ale zależy oczywiście w których skarbach, z jakich terenów. O dziwo, dość duże ilości tej monety pojawiają się na Pomorzu Zachodnim. I one gdzieś tam musiały tam kursować Odrą. No ale na przykład moneta duńska już jako państwa oddzielnego, czyli takie monety no, też się pojawiają, chociaż to już w dużej mniejszości. Są także placki srebrne, czyli takie nieregularne placki pochodzące z przetapianego srebra, wylewanego bezpośrednio na jakiś piasek w celu ostygnięcia, a później dokrywano sobie po prostu odpowiednią ilość, ważono. Często są to fragmenciki rzędu dziesiątych części grama, ale są, zdarzają się także placki dużo cięższe, ponad 100 gramów.
Skarby terenów Polski Środkowe opisane zostały w wydawnictwie, które nadal można nabyć. To jest trzeci tom inwentarza wczesnośrednowiecznych skarbów z terenów Polski. Tutaj mamy Mazowsze, Podlasie i Polskę Środkową. Jest to jeden z czterech tomów, które obejmują tereny całej Polski. Pokrótce tutaj opowiem, na czym polegała ta klasyfikacja. Kolorem zielonym zaznaczyłem skarby, które wiemy, że były, istniały, ale oczywiście były gdzieś w zagubieniu. To są najczęściej skarby, które odkryte zostały jeszcze w wieku XIX, więc znane są głównie z literatury. Kolorem niebieskim, taki jak tu, Lubień czy Masłowice, opisałem znaleziska, które odkryto podczas badań archeologicznych, czyli na Grodzisku w Tumie, cmentarzysku szkieletowym w Lubieniu i w Masłowicach. Natomiast kolorem czerwonym zaznaczyłem skarby, które albo całe zachowały się, albo jakaś ich nieliczna część w muzeach, nie tylko w Łódzkim Muzeum, ale także chociażby w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Są to skarby, które zostały odkryte nie tylko w wieku XX, ale także XIX. Z niekiedy dość ciekawą historią. I no, chciałbym najpierw opowiedzieć o tych trzech znaleziskach najdawniejszych. Skarb z Goszczyny odkryty został w 1855 roku. Z tym wiąże się dość ciekawa historia. Tutaj to jest notatka z podróży do Łęczycy Karola Bejera. Karol Bejer był pierwszym fotografem starej Warszawy, przy tym także kolekcjonerem monet. Dowiedziawszy się, że gdzieś w okolicach Łęczycy odkryto skarb wczesnośredniowieczny i znajduje się on w rękach kolekcjonera łęczyckiego Reichla, udał się od niego w celu odkupienia tego skarbu. No i oczywiście udało mu się to odkupić. Niestety skarb ten zaginął, a związane było to oczywiście z tym, że Karol Bejer podpadł władzom carskim i został aresztowany, cały jego zbór właściwie przepadł, zniszczono jego studium fotograficzne i zresztą musiał udać się na wygnanie. I po powrocie już nigdy tego zbioru nie odzyskał, więc tak naprawdę zaginęło, a było tych monet około 600. Był to skarb prawdopodobnie pochodzący gdzieś z drugiej połowy XI wieku. Były tam także ozdoby. I co ciekawe, te ozdoby, tutaj widzimy, to są zachowane ozdoby z tego skarbu. Całość została pokazana na wystawie starożytności w Warszawie w 1856 roku. No to tylko dzięki temu, że te ozdoby trafiły do kolekcjonera pana Podczaszyńskiego, który, no, to jest nieczęsta rzecz widzieć zdjęcie roku 1856, a tym bardziej jakichkolwiek zabytków archeologicznych, wtedy takich rzeczy raczej nie wykonywało, raczej no, zdjęcia wykonywały sobie osoby prywatne. Drugi ze skarbów jest skarb ze Śliwni, w 1883. Skarb trafił do Muzeum Ziemi Piotrkowskiej, to jest dzisiejsze muzeum na zamku w Piotrkowie, Państwo z pewnością znacie. Działał tam w tym zamku pan Witanowski, który był prezesem tego stowarzyszenia wielbicieli Piotrkowa. Tak? Między innymi tam w katalogu publikuje, że były denarki wendyjskie zwane brachteatami, miseczkowate, przypisywane oczywiście ryksie. Tak, z czasów rzędów ryksy, matki małoletniego Kazimierza Odnawiciela. No to są tak zwane denary krzyżowe na pewno, no teraz już wiemy, że o nich była mowa. Niestety no skarb ten zaginął. Oczywiście tak jak i większość zbiorów z tej kolekcji w czasie II wojny światowej. Kolejny był skarb z Bełdowa, odkryty przed 1925 rokiem i tak naprawdę udało mi się odnaleźć tylko notatkę w archiwum muzealnym, jeszcze tytułowanym jako Miejskie Muzeum Prehistoryczne, krótko po II wojnie światowej, że rzeczywiście było jakieś naczynie na kole z krzyżówkami, właśnie tymi monetami, które zresztą pokażę bliżej, kilkaset sztuk był. Prawdopodobnie ten skarb był także pochodził gdzieś z drugiej połowy wieku XI. Monety rozproszyły się po prywatnych zbiorach, tak naprawdę nie trafiło nigdy do zbiorów muzealnych. No kolejno to oczywiście te wykopaliska w Tumie pod Łęczycą. Prowadzone były dwukrotnie w latach 48-55, to jeszcze przez profesora Nadolskiego, oraz 2009-11, tutaj już
wprowadzane były przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Oczywiście to jest taki wybór niewielki, niewielka ilość, pokazać jakie monety w ogóle można było tam odnaleźć na grodzisku. No więc mamy oczywiście dirhem Abbasydów, to był tam lata 70, jak pamiętam, 10 wieku. Tu mamy denar Władysława Hermana, więc to jest końcówka wieku XI. To jest anonimowy denar fryzyjski, też z wieku XI. To jest ten denar krzyżowy, który największą ilość właśnie znajduje się w skarbach na terenach Polski Środkowej. Ja pokrótce powiem, była to moneta, której początki sięgają końca wieku X. One powstawały na terenie Saksonii i oczywiście za pomocą tych pieniędzy handlowano ze Słowianami. I to były takie urwane monety, były uważane za takie, które przeznaczone na handel ze Słowianami, tymi pułapskimi i oczywiście, jeśli chodzi o Polskę. Monety te do około gdzieś lat 70. XI wieku docierały oczywiście z różnym nasileniem do nas. Były tak popularne i tak rozpoznawalne, że doczekały się polskich naśladownictw. To też Państwo na pewno słyszeli o wielkim skarbie ze Słuszkowa w okolicach Kalisza, od kiedy był jeszcze przed II wojną światową. Do dnia dzisiejszego zachowało się, żeby nie skłamać, około 14 tysięcy sztuk. No a liczył sobie zdecydowanie więcej, tam jeszcze jakieś łańcuchy srebrne były przedwojnowe, ale oczywiście to wszystko zostało też tam częściowo spieniężone przez tą rodzinę, która odkryła i przechowała przez całą wojnę ten skarb. W tym skarbie zachował, to jest właściwie niemalże w 100% składa się z tych denarów krzyżowych. Z tym, że okazało się, że część z tych monet miała swoje miejsce produkcji w Polsce. W związku z tym ciężko jest w tej chwili nawet się rozgraniczyć konkretnie, w którym miejscu kończą się te saskie monety, zaczynają polskie. Natomiast kopiowano wiernie ich wyobrażenia. I tu na przykład mamy symbol pastorału, może on nie jest bardzo dobrze widoczny, i takiego krzyża kawalerskiego. Były jeszcze dwie inne odmiany, które miały różne krzyże zamiast pastorału. Na rewersji natomiast tego typu krzyż pojawiał się we wszystkich tych typach. I kolejna, to jest ciekawa moneta Bolesława Krzywoustego, ten typu drugiego, został znaleziony podczas badań w Tumskiej Kolegiacie. Także to jest taka ciekawostka, gdyż no, niewiele mamy znaleźć takich pojedynczych denarów Bolesława Krzywoustego. I monety, które pochodzą także już z tych wykopalisk późniejszych. No więc mamy tu denar krzyżowy wyjątkowo inny troszeczkę, wyobrażeniem głowy. Niedawne badania doprowadziły do ustalenia, że jest to moneta wrocławska, jest to moneta głowa świętego Jana. Jak wiemy, przedstawienie, no, ucięta głowa świętego Jana na monetach większych przedstawiana była ona często na misie. I w związku z tym jest to symbol Wrocławia, a przypisuje się także Bolesławowi Krzywoustemu. Tu natomiast mamy fragment, tak jak Państwu mówiłem, nie wszystkie monety były odkryte jako całe. My mamy fragment monety Kanuta Wielkiego, to jest moneta władcy anglosaskiego. Tu znowu jest ten denar Stefana Węgierskiego, który przednio Państwu pokazywałem jako cały. Zachował się w takich no, szczątkach, można powiedzieć. No oraz moneta niemiecka z Mennicy w Deventer, czyli to też są północne Niemcy. Dzisiejsza Holandia, tak jakby można powiedzieć. No i dalszy ciąg tych denarów krzyżowych. To są na pewno polskie odmiany już. One są troszeczkę prymitywniejsze, robione z gorszego srebra i mniejsze. Tu widzimy takie wyobrażenie krzyżyka. Z drugiej strony także jest krzyżyk taki kawalerski. Tu mamy krzyż z czterema punktami w kątach. I także taki krzyż kawalerski. No i to są z pewnością już takie polskie odmiany, które można datować tak gdzieś na ostatnią ćwierć XI wieku. Cmentarzysko w Lubieniu, jak wspomniałem, tam było znalezionych ponad chyba 30 monet. Łącznie wybrałem jakąś niewielką ilość, mogę Państwu pokazać. Tu mamy same denary krzyżowe praktycznie. Widzimy ten krzyżyk na jednej stronie, krzyżyk na drugiej stronie. Są szczątki jakieś. Tu jest denar Bolesława Kędzierzawego, wyjątkowo, więc tu już mamy XII wiek. I znowu denar krzyżowy. Denar krzyżowy, więc to były takie monety najpowszechniejszym u nas w użyciu. Tu akurat może nie widać tego dobrze, to jest denar Bolesława Śmiałego.
Tu mamy monetę węgierską, Delii drugiego, to już też jest początek XII wieku. No i te krzyżówki, jak wspomniałem, znowu jedna, druga. Tutaj anglosaska moneta, więc można stwierdzić, że największą popularnością jednak cieszyły się już te polskie naśladownictwa monet. Oczywiście o monecie polskiej i początkach jej powiem później. Na cmentarysku w Masłowicach i znowu mamy do czynienia dwa denary krzyżowe i jeden fragmencik monety niemieckiej, ale to taki jeszcze dziś z pierwszej połowy XI wieku. Natomiast te denary to jest także już takie datowane na końcówkę XI wieku. No i przejdźmy do tych skarbów, które udało się zachować. 1969 rok, Leśnica Mała, miejscowość położona niedaleko Łęczycy. Gospodarz postanowił wykopać odgromnik pod stodołę. No i natknął się na taki skarb monet. No niestety odłożył go na parapet. I tak leżał sobie tam na tym parapecie. Ludzie przychodzili, oglądali, każdy sobie tam coś mógł wziąć. Zachowały się do naszych czasów tam... Waga była 672 gramy, 608 monet. Pisał o tym Ekspres Ilustrowany, także listopad 69 rok. Dlaczego tutaj mamy 570, a tutaj 608? Otóż krótko po tym odkryciu udało się tam przeprowadzić kopaliska. I udało się jeszcze odnaleźć właśnie monety i jakąś część jeszcze tych placków srebrnych. Jeśli chodzi o zdoby, to nawet tu możemy zauważyć, to były takie załusznice tam. Tak? To były tylko trzy sztuki, cały skarb zachował się bardzo ładnie. Nieuszkodzonym naczyniu glinianym. Datowany jest na początek XII wieku i praktycznie tutaj w całym tym skarbie była tylko jedna moneta jakiegoś cesarza, tak? A pozostała część to są te denary krzyżowe, które są niestety anonimowe i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie konkretnie mennice niemieckie wyrabiały. To są pewne przypuszczenia. Ciekawostką jest w tym skarbie obecność takich denarów krzyżowych, dwóch sztuk, które to jest jedna sztuka. Tutaj mamy drugą, które właśnie znalazły się w tym skarbie, o którym wspominałem, ze Słuszkowa około Kalisza. Ich tam było bodaj chyba około 4000. I tutaj w tym przypadku udało się ustalić, że prawdopodobnie monety te wybite zostały przez księcia Zbigniewa, czyli tego księcia, brata Bolesława Krzywoustego, z którym tak zajadle walczył, aż wreszcie Zbigniew został pokonany, oślepiony i wygnany. Więc Zbigniew miał swoją mennicę prawdopodobnie właśnie w Kaliszu, gdzie wybijał takie monety, a co ciekawe poza terytorium, poza powiedzmy taką ziemią kaliską, te monety praktycznie nigdzie się nie pojawiają, więc jest to w pewnym sensie dowód na istnienie jakichś tam kontaktów handlowych pomiędzy tymi okolicami Łęczycy a Kalisza. Te monety, o ile dobrze pamiętam, pojawiły się jeszcze w jednym miejscu, troszeczkę bardziej na południe i jeden egzemplarz jest znany z terenów Czech. No tak to całe, wszystkie pozostałe grupują się wokół Kalisza. I najbliższych okolic. Kolejny skarb Zmniszek. Skarb Zmniszek odnaleziony w 1894 roku, ale szczęśliwie przechował się. Znaleziony został podczas kopania kapusty. Zawiera 127 monet całych, 240 ułamków, liczne fragmenty ozdób srebrnych, datowany był na około 1027 rok. No ciekawe, skarb ten opisany został przez Feliksa Kopere w takiej króciutkiej, niewielkiej książeczce wydanej w Krakowie, Państwo widzą, w 1897. Skarb ten szczęśliwie zachował się, jest w zbiorach Uniwersytetu Jagiellońskiego. No można go sobie tam obejrzeć, co prawda nie jest chyba wystawiany. Tutaj jeszcze z tej książki, jako takie ciekawostkę, pokazano zdjęcie właśnie tych ozdób. One są oczywiście odpowiednio rozkawałkowane. No ale służyły także jako pieniądz. Tak. Najnowszym takim skarbem z naszych zbiorów, już po roku 2004 nie trafiło naszej zbiorownicy, co możemy nazwać skarbem, a tym bardziej wczesnośredniowiecznym, jest skarb z Parzęczewa, a także okolice Łęczycy. Tu znowu historia była taka, że podczas budowy autostrady
firma Mosty budowała swoją bazę. I robili tam wkop pod wodociąg. Prowadzący te prace inżynier zauważył, że coś takiego pojawiło się na łyżce koparki i od razu zawiadomił konserwatora. Tam oczywiście udali się natychmiast archeolodzy z mojego muzeum i przez kilka dni przesiewali tony ziemi naprawdę. Myślę, że udało się odzyskać jakieś 99% skarbu. Wiem o jakiejś tam niewielkiej liczbie monet, które gdzieś pojawiły się później w sklepach, ale jakoś nie miało to wpływu tak bardzo na skład. Jak Państwo widzicie tutaj, oczywiście są to wszystko są praktycznie denary krzyżowe, tam było niewiele monet obcych, takich, które nie są denarami krzyżowymi, są placki srebrne, są fragmenty ozdób. No i tutaj mamy, waga jest całkowita 1358 gramów, 1165 monet, 75 placków srebrnych, 17 ozdób i tych fragmentów. Tutaj mamy notatkę z Gazety Wyborczej, tu jest jeszcze był wywiad z panem Zbigniewem Pokutą, który był wówczas konserwatorem łódzkim. No znalezisko to oczywiście, no jest też ciekawe, no, oczywiście przeszło konserwację, te monety wyglądają zupełnie inaczej. Jak mówię, 95% to są te denary krzyżowe, ale już w większości to są te polskiego obce są w tym skarbie. No więc mamy także węgierską monetę Samuela Aby, no to między 1041 a 1044, Władysława I Świętego, węgierskiego 1077-1095 i księcia Spity Gniewa Czeskiego. To jest akurat taki fragment zachowany. To jest moneta najpóźniejsza z tych, które możemy na pewno powiedzieć, że można ją dokładnie wydatować, czyli pomiędzy 1077 rokiem a 1095. Czyli ten skarb datuje się na podstawie tej monety na ukryty po 1077, ale tak naprawdę denary krzyżowe, które znajdują się w tym skarbie, znaczy przesuwać tą chronologię gdzieś bliżej jednak końca XI wieku. Skarb Zorkowa to jest skarb, który był bardzo często publikowany, pokazywany ze względu na swoją urodę. Skarb niewielki, jak Państwo widzą, to jest cały skarb. Ten garnuszek ma około 12 cm może wysokości, więc jest naprawdę mały, ale bardzo ładnie zdobiony. Skarb został odnaleziony w Ozorkowie podczas kopania basenu. I jakieś oczywiście nagłówki gazet informowały nas o tej sensacji. Po prostu w Ozorkowie budowano basen, a ziemię, którą wybierano z wykopu, przenożono później do parku, w którym tam kilku robotników oczywiście rozsypywało później tą ziemię, po całym parku rozwoziło i wyrównywało teren. No i w jednej z gród takich był po prostu ten skarb. No przede wszystkim ma piękne ozdoby, one są nieco zniszczone oczywiście, ale mimo wszystko zachowały się w świetnym stanie. Chociaż mamy tylko 17 monet, 15 ozdób, to jest naprawdę malutki skarb, natomiast no, jest najbardziej urodziwy chyba ze wszystkich. Proszę zwrócić uwagę na tą ornamentykę naczynia. Zresztą niedawno pokazywaliśmy publicznie. Skarb z Wodziera, więc też mamy okolice Męczyzny, 1893 rok. Został opisany przez Walerego Kostrzebskiego w takim artykule z wiadomości numizmatyczno-archeologicznych. On oczywiście tylko liczył, że skarb ten został wykopany w 1893 roku w bliskości rzeki Neru na gruncie gminy Wodzierady należącej do powiatu Łaskiego. Zakopanym był w garnku kształtu urny objętości garnca, które to naczynie do dziś posiada. No ale oczywiście tam niestety te zbiory Walerego Kostrzebskiego też gdzieś zaginęły. On zmarł jeszcze w początkach zaraz XX wieku. No ale znowu mamy te same monety, które występowały w innych skarbach, więc Edwarda Angielskiego, Spity Gniewa Czeskiego i Salomona Węgierskiego. Są to kolejne takie same monety, ale oczywiście największą liczbą, jakie się pojawiły, były znowu denary krzyżowe. Tak, zachowało się tylko 10 monet. I oczywiście te fragmenty ozdób. Pierwotna waga skarbu dobrze widzę 2275 gramów. No, zachowane tylko 10 monet, 23 fragmenty ozdób.
i on przechowany jest właśnie w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Skradli tego dołu, czyli tak zwanej chałupi wielkiej okolicy Śradza, już tym razem, znaleziono w 1914, no jest o tyle ciekawym, że w nim pojawiła się ta reklamująca odczyt moneta Bolesława Chełmrego. Skarb został znaleziony podczas wybierania piasku i żwirowni. Zachowały się jedynie 31 monet, pojedyncza ozdoba, w tym właśnie owa moneta Bolesława Chełmrego. No i w tym miejscu warto powiedzieć, jak to właściwie było z tymi polskimi monetami. Otóż aktualnie przyjmuje się, że początki mennictwa to jednak nie Mieszko I, a Bolesław Chełmry. Pierwszą monetą, jak na tę chwilę, którą się uznaje, jest moneta z zobrazieniem drzewa życia. No jest niezmiernie rzadki egzemplarz, właściwie dwa egzemplarze. Jedna wykopana w okolicach Kalisza, w skarbie Zajskowa, druga moneta znaleziona na Pomorzu i ona datowana jest na około 1000 rok i wtedy mniej więcej możemy mówić o początkach polskiego mennictwa. Ten tutaj przedstawiony denar z ptakiem to już lata raczej, no pierwsze dziesięciolecie, pierwsze może początek drugiego dziesięciolecia XI wieku. Moneta z wyobrażeniem, już w tej chwili mówimy raczej o tym opawie, niż o orle, jak to się mówiło powszechnie. I kolejny skarb, na który także został znaleziony w czasie okupacji podczas kopania kartofli, oczywiście liczył sobie około 2000 egzemplarzy monet. Na muzeum trafiły 402 i 6 fragmentów ozdób srebrnych. Tutaj przedstawiam akurat zdjęcie archiwalne. To jest bardzo ciekawe, bo posiadamy w swoich zbiorach zdjęcia archiwalne z lat 50. Więc to ma też swoją jakąś tam wartość. Oczywiście te monety wszystkie istnieją, są w zbiorach, jednak te stare zdjęcia mają taki urok, ładniej mam wrażenie się prezentują. No i cóż tutaj mamy? No oczywiście mamy znowu monety węgierskie, czeskie. Tu mamy denar krzyżowy, tu jest moneta czeska, tu jest angielska, tu znowu mamy monety bawarskie. Jest też taki miks, tutaj widzę strasburskie, więc można powiedzieć, że skarby te składały się oczywiście z tego, co kursowało na naszym terenie, ale wygląda na to, że tu było, ten napływ był naprawdę dość silny. No jest drugie zdjęcie, tutaj także widzimy monety właśnie, to jest angielskie, tutaj niemieckie, to jest właściwie większość. To są te denary krzyżowe, które na pewno możemy stwierdzić, że są pochodzenia saskiego. Więc tutaj nie są na pewno polskie, bo sam skarb datowany był na około 1039 rok i wtedy jeszcze o nich nie mówiliśmy. Natomiast tutaj jedna moneta zwróciła uwagę, to tak wielką, że wzbudziła sensację. Publikowana była zresztą w magazynie Odkrywca. Był to pens Kanuta Wielkiego, który no, okazało się, że jest unikatem. Do dzisiaj znaleziono jeszcze jeden egzemplarz gdzieś tam na terenach Anglii, ale nadal jest to no, bardzo, bardzo rzadka moneta. Kopia tej monety wysłana została do British Museum. Tam oczywiście oglądali ją brytyjscy numizmatycy zainteresowani, a przypominam, że to były lata 50., że to nie było tak oczywiste, jak nam się wydaje, te kontakty pomiędzy Europą Zachodnią a Polską. Wreszcie skarb z Wodzina prywatnego. To jest niedaleko Tuszyna, miejscowość już przy tym zjeździe takim na tą trasę Warszawa-Częstochowa. Podczas kopania kartofli oczywiście niedaleko szkoły. I tutaj także widzimy, no mamy denary krzyżowe. I to są te większe do monety, to są właśnie monety jakieś cesarskie, niemieckie. Można pokrótce przedstawić, około 1080 roku, gdy on został ukryty. I też niewielka część zachowała się do dnia dzisiejszego. Skarb z Oleśnicy, rok 1958, proszę zwrócić uwagę, te lata krótko powojenne całkiem. Bardzo wiele tych skarbów trafiało do naszych zbiorów, a to głównie była zasługa pierwszego kustosza Anatola Gupieńca, tego legendarnego numizmatyka łódzkiego, który
jeśli tylko dowiedział się o jakimkolwiek skarbie, że gdzieś coś zostało odkryte, od razu wsiadał w pociąg, czy jak już wspomniałem, na motocykl służbowy, który mieliśmy w muzeum i kazał się wieźć gdzieś tam w to miejsce, robił wywiad gdzieś wśród chłopów, najczęściej chłopi odkrywali takie rzeczy, więc on często upijał tych chłopów w ogóle, a ponieważ akurat miał dobre warunki, więc udawało mu się te monety w dużej większości odzyskiwać. No i to jemu właściwie zawdzięczamy to, że mamy tych skarbów w muzeum ponad 200, łącznie wszystkich, nie licząc tylko wczesnośredniowieczne oczywiście. No i on potrafił jechać gdzieś pod granicę dzisiejszą Białorusią i tam wyciągać od chłopów jakieś monety arabskie, które oni wykorzystywali między innymi do ozdabiania swoich owiec, robili uprzęże dla koni, ozdabiali tymi dirhemami arabskimi, więc to też potrafił, odzyskał tam, przywiózł skarb ponad 700 dirhemów z tamtych terenów. No ale wróćmy, skarb za leśnicę, jak widzimy, tutaj są fragmenty tkanin, które były owinięte te monety, te tkaniny też częściowo zachowały się, no piękne ozdoby mamy, monety, tutaj widać monety czeskie, ale najwspanialszą rzeczą w tym skarbie było to, że wreszcie zobaczyliśmy, no tu mamy denar Mieszka aktualnie drugiego, jak się uważa, tak? Tutaj jest to słabo widoczne, ale tu jest ta korona z krzyżykiem u góry. Mamy fragment monety Dobrego z pawiem, tak? Połówkę. To jest też moneta z pawiem, natomiast została ona wybita tylko jednym stemplem. Awersu nie widać, więc tutaj tego pawia. I kolejne dwie monety, które, z których jedna oczywiście znowu mamy tego, tam naszą monetę z pawiem. Proszę zwrócić uwagę, że one nie są jakoś pięknie odbite, one nawet nie tyle były zniszczone w obiegu, o tyle one były niezbyt dobrze wybijane, nierówno i niewyraźnie. Natomiast to jest moneta, którą przypisuje się Wolesławowi Chrobremu całkiem od niedawna. Okazało się, że jeden ze stempli tej monety krzyżuje się z jednym ze stempli tej monety. To były robione takie połączenia stempli. Było kilka stempli, oni wybierali sobie który tam, niekoniecznie ten, który miał być, odbijano i dzięki temu dzisiaj jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, że ta moneta też może być monetą Bolesława Chrobrego. Oczywiście ten sławny skarb z Rudy, lata 40. Srebrny skarb w Rudzie pod Wieluniem, tam był WGR, tam kopano dół pod ziemniaki. Dół był nawet niezbyt głęboki, bo tutaj mamy do rysunku Antoniego Kleina zresztą, niezbyt głęboki, mamy 35 cm nad tym i tu już była góra naczynia. Co ciekawe, ten skarb składał się w zdecydowanej większości z tych plasków srebrnych. Nie mamy 1832 zabytki, a 1775 plasków, proszę sobie wyobrazić, ponad 7 kg srebra. To naczynie i część tego skarbu znajduje się na wystawie archeologicznej, także zapraszam, możecie Państwo sobie obejrzeć. To jest takie wysokie naczynie, takie średnicy gdzieś, ono było w 3/4 wypełnione tymi plaskami srebrnymi. Monet jest bardzo niewiele, tak? To było raczej kilkanaście monet, samo naczyniowi, to jest właśnie cały skarb tak pokazowo wysypany. No też to była dziwna historia, znalazł tam inny człowiek ten skarb na terenie tego PGR-u, zaniósł go do domu, pod łóżko schował, a tymczasem okazało się, że tam to jeszcze UB przeszukiwało, ale to oni szukali kogoś, kto miał być niby ukrywany, oni wpadli do niego niby i zapytali, gdzie to masz, a ten wyciągnął skarb. No, ale tak naprawdę szukali oni czegoś innego, a on myślał o czymś innym. Przynajmniej takie są legendy, które tyle wiemy. Oczywiście to są okolice dworu w Rudzie, no one są nadal, z tego co widziałem, użytkowane rolniczo. Dziękuję bardzo.